Bardzo serdecznie witamy na szlaku kampanii do Parlamentu Europejskiego. Z nami pan Marcin Bosacki, poseł, w poprzedniej kadencji senator, a jeszcze wcześniej dyplomata, ambasador w Kanadzie. Bardzo się cieszymy, że przyjechał do Jarocina z krwi kości Wielkopolanin. Taki czujący całym sercem wszystko to, co najlepsze i to, co buduje tożsamość wielkopolską. A Jarocin to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o historię Wielkopolski. I my jako Platforma Obywatelska wspieramy Marcina Bosackiego. Startuje z miejsca trzeciego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i jest osobą, która bardzo silnie wspiera naszą organizację w Wielkopolsce i dlatego będziemy dzisiaj kilka spotkań realizować. Będziemy jeszcze w Pleszewie, będziemy w Kaliszu, ale zaczynamy od Jarocina. Pozwolisz, Marcin, że teraz oddamy Tobie głos. Dziękuję bardzo, Mariuszu. Dziękuję wszystkim Wam, że przyszliście i że Platforma w Jarocinie mnie wspiera. Są dwa powody, dla których po pierwsze do wszystkich z Państwa apeluję, żeby iść na te wybory i po drugie, żeby wspierać naszą listę, listę Koalicji Obywatelskiej i mnie osobiście. Po pierwsze, niestety jest to sytuacja geopolityczna wokół Polski. Unia Europejska i miejsce Polski w Unii Europejskiej jest atakowane z dwóch stron. Z zewnątrz oczywiście zagraża nam agresywna Rosja. Sytuacja na froncie, ja byłem w zeszłym tygodniu w Ukrainie, jest niedobra i grozi nam sytuacja jeszcze bardziej groźna. I Europa musi się integrować i wzmocnić o wymiar obronny. Musimy twardo przeciwstawiać się agresji Putina na Ukrainę, ale też budować mocniejszą, bezpieczniejszą Europę. Ale niestety jest też drugie zagrożenie, czyli zagrożenie wewnętrzne. Czyli tych wszystkich, którzy chcą Europę rozwalić, rozbić, rozmontować, albo przynajmniej osłabić. Tych wszystkich Le Penów, Salvinich, Orbanów i niestety Kaczyńskich. Trzeba, aby w Parlamencie Europejskim nadal siły, które chcą budować silną Europę przy zachowaniu tożsamości narodów ją tworzących, wygrały, a nie ci, którzy chcą Europę rozbić. Ale jest też drugi powód. Drugi powód jest mojego kandydowania jest taki, że apeluję do Państwa o wybranie Wielkopolanina do Parlamentu Europejskiego i szczerze mówiąc jestem jedynym z realnymi szansami na to, żeby być wybranym, bo niestety wszystkie listy zgłosiły osoby czasem zacne, czasem jak w PiSie groteskowe, jak pan Czarnecki, które pochodzą spoza naszego regionu. Wielkopolska musi mieć przynajmniej jednego swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Bardzo proszę o Państwa głos. To w takim razie zapraszamy na wybory. Marcin Bosacki, numer 3 na liście Koalicji Obywatelskiej.